Ja rzeko Odro, życzę ci, żebyś była zdrowa. Ja życzę ci, rzeko Odro, żeby ten, kto cię zaśmiecił, ten będzie wyławiał śmieci. Ja życzę ci, rzeko Odro, żeby ten, kto rzucił rzeczy, ten się przyznał. Ja życzę ci, rzeko Odro, żeby w tobie było więcej żyjątek. Ja życzę ci, rzeko Odro, żebyś była zdrowa. Ja ci życzę, rzeko Odro, żeby miłość wsparcia. Ja życzę ci, rzeko Odro, żebyś miała wsparcie. Ja, rzeko Odro, życzę ci, żeby każdy ci pomagał. Ja życzę ci, rzeko Odro, żeby wróciłaś do zdrowia. Ja życzę ci, rzeko Odro, żeby wszyscy cię wspierali. Ja życzę ci, rzeko Odro, żeby nikt nie rzucał do ciebie śmieci. Dzieci wiedzą, że rzeka jest żywa. Wiedzą, że drzewo jest żywe. Wiedzą, że otaczająca je przyroda jest żywa, a nie jest tylko przedmiotową scenografią do życia człowieka. Dzieci to wiedzą i czują, ale rzadko słyszą taką narrację od nas, dorosłych. To, co czują i wiedzą, nie jest odpowiednio nazywane, a one nie dostają słów, języka po to, aby mówić tak o elementach natury. I z czasem to, co jest dla nich oczywiste, zaczyna się zacierać, przechodzić bardziej do takiego świata magicznego, oderwanego od rzeczywistości. Dlatego nasza propozycja przypływu skierowana jest do tych dorosłych, którzy znajdują w sobie gotowość, żeby poprowadzić dzieci do głębokiego, świadomego spotkania z żywą rzeką. Wraz z Magdaleną Dzikowską zaprosiłyśmy do współpracy Justynę Aneszko, która jest nauczycielką przedszkolną, i wspólnie stworzyłyśmy scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym pod tytułem Urodziny Odry. Scenariusz jest już do pobrania na stronie www.osobaodra.pl. Scenariusz jest tak zaplanowany, aby całość tych zajęć mogła odbyć się nad brzegiem pobliskiej dzieciom rzeki. Po to, aby dzieci mogły poczuć ją wszystkimi zmysłami, aby mogły usłyszeć szum jej nurtu, poczuć zapach powietrza, które wokół się unosi, zobaczyć rośliny, które rosną w jej otoczeniu. Scenariusz został przetestowany przez profesjonalną grupę przedszkolaków. Nagranie, które rozpoczęło ten przepływ, jest właśnie zapisem fragmentu tych zajęć, kiedy to dzieci składały urodzinowe życzenia dla rzeki Odry. Zapraszam Was teraz do wysłuchania słuchowiska, które jest naszą propozycją rozpoczęcia zajęć. A na koniec Justyna Aneszko opowie swoje refleksje po przeprowadzonych zajęciach według naszego scenariusza. Zapraszam. To, co chcę Wam opowiedzieć, widziałam pewnego dnia nad rzeką Odrą, gdy słońce swoimi promykami oświetlało wodę, na jej powierzchni unosiły się liście, takie kształtem przypominające latawce. Było ich dużo obok siebie, a niektóre pośrodku miały jeszcze takie białe kwiatki przekształcające się w orzechy o haczykowatym zakończeniu. I to przypominało kotwicę. To roślina o nazwie kotewka orzech wodny, której domem jest rzeka Odra. Widziałam też zwierza niesamowitego, co zagrzebuje się częściowo w mule, a porusza się, wysuwając na zewnątrz muszli jakby nogę. Wiecie, kto to taki?
Ja na początku nie wiedziałam. Po raz pierwszy zobaczyłam go właśnie tu, nad Odrą. Choć ostatnio widzę je już o wiele rzadziej niż kiedyś. A to małż, co zwą go Szczerzuja Pospolita. Wyobraźcie sobie teraz, jak on wygląda. Kiedy tak siedziałam na brzegu rzeki, słuchałam kołyszących się trzcin. W powietrzu czułam przyjemny, wilgotny zapach wody. Patrzyłam na spokojnie płynącą rzekę i wydawało mi się, że przez chwilę swoją głowę pokazała ryba. Może to był miętus? Albo brzana? Tak krótko to trwało, że nie zauważyłam dokładnie. A gdy przyszedł zmierzch, słyszałam... bez liku, jakby trąby skrzeczące. To zlatywały się żurawie na noclegowisko. Tak wiele stworzeń i istnień jest w i wokół rzeki, a cała rodzina Odry jest jeszcze bardziej szeroka i rozległa, bo to nie tylko sama rzeka z jej mieszkankami i mieszkańcami, ale też starorzecza, las łęgowy. Pewnie zastanawiacie się, co to jest starorzecze. A może wiecie? Już spieszę wam powiedzieć, że starorzecze to takie jezioro, które jest fragmentem byłego koryta rzeki. Dziś jest szczególny dzień, bo urodziny Odry. Choć sama rzeka rodzi się codziennie od nowa, to dziś jest wyjątkowo, bo wy świętujecie wraz z Odrą. To urodziny u prawdziwej rzecznej rodziny. Jako nauczycielka wychowania przedszkolnego chciałam dodać teraz kilka słów od siebie dotyczących tego, jak niezwykle ważna jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do natury, a przede wszystkim rzek. I my, nauczyciele, czasami w naszej pracy stawiamy na ogrom pomocy dydaktycznych, na zajęcia, które będą wielkim wow, które w niesamowity sposób powinny zainteresować dzieci, które będą przeplatane zabawami, rozmowami, tańcem. A tak naprawdę okazuje się, że czasami wystarczy usiąść w kole, zadać jedno pytanie, które będzie takim ziarenkiem, z którego może wykiełkować przepiękna rozmowa i przepiękne zajęcia. I czasem okazuje się, przynajmniej ja mam takie odczucie, że zamiast mnie zajęcia powinny przeprowadzić dzieci. Udało mi się przeprowadzić zajęcia dotyczące rzek. I to, co usłyszałam od dzieci, z jakimi pracuję, złapało mnie za serce i sprawiło, że zaczęłam w trochę inny sposób myśleć o edukacji przedszkolnej i o tym, jaką wiedzę my, nauczyciele, przekazujemy dzieciom, a przede wszystkim w jaki sposób.
bo okazuje się, że empatia dzieci nie zna granic. Usłyszałam: kocham rzekę jak moją mamę. Sprawiło to, że łzy zalały moje oczy, bo kto z nas spodziewałby się usłyszeć coś takiego? Wydaje mi się, że dzieci w kwestii edukacji mogą w tym momencie powiedzieć nam znacznie więcej. Ale chciałabym też wspomnieć o tym, jak istotne jest to, żebyśmy my jako nauczyciele nie skupiali się tylko na literkach i cyferkach, ale przede wszystkim na rozwoju emocjonalnym i społecznym dziecka, na zabieraniu dzieci w naturę, do lasu, nad rzekę, nad obcowanie z dziećmi na łonie natury, gdzie same mogą eksplorować, doświadczać, mogą uczyć się o ekosystemach, mogą w sposób swobodny wyrażać się na temat, jakby to powiedziały moje pięciolatki, na temat żyjątek, które żyją sobie w naturze. I to jest piękne. Ta prawdziwość, i nie chcę tutaj używać skomplikowanych sformułowań z branży nauczycielskiej, bo nie o to chodzi. Chciałabym tylko zachęcić w tym momencie nauczycieli, a może nie tylko nauczycieli, do tego, by pobrali nasz scenariusz dydaktyczno-wychowawczy dotyczący tego, w jaki sposób można przeprowadzić zajęcia na temat rzek, w jaki sposób można rozmawiać z dziećmi. I jest to oczywiście tylko jeden z pomysłów, jakie zrodziły się w naszych głowach, ale kto wie, gdzie jeszcze nas to może zaprowadzić. Także ja zachęcam do pobierania naszego scenariusza i do tego, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że mamy rzekę i nigdy, absolutnie nigdy nie powinniśmy wahać się, żeby ją chronić.